Witam was, kochani, serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed nami 11 odcinek z serii Supermarket Simulator, w którym tworzymy nasz supermarket marzeń od zera do milionera. Witam was z bardzo optymistycznym akcentem, ponieważ mamy na koncie 30 tysięcy. Chciałem powiedzieć milionów. Nie, no niestety, tak jeszcze dobrze nie ma. 30 tysięcy, troszkę się napociłem. Nie przyszło to, słuchajcie, samo. I mimo, że mamy tutaj dwóch kasjerów bliźniaków, strasznie wolno kasują, ale zastanowimy się. Dzisiaj chciałbym wstawić na pewno trzecią kasę, żeby troszkę też na kasie poobsługiwać i zobaczyć, jakie są kwoty zamówień, bo będzie mnie to bardziej cieszyło niż podglądanie kwoty zamówień u pracowników. Także plan jest trzecia kasa, plan jest rozbudowanie, zobaczcie, tam tego fragmentu i dlatego tak ciułałem tą kasę, żeby dziś zrobić investition, że dziś będzie investition, a jeszcze jedno małe investition zrobiłem, kosztowało $800, to jest ten magazyn, bo też trzeba by pracownika wziąć, który by mi pomógł uzupełniać ten towar, bo naprawdę serdecznie już mam tego dość, jeżeli to tak się szybko dzieje. Nie mówię, sprawia mi to frajdę, ale niestety jest męczące. No tu już powrzucałem, jak widzicie, różne kurczoki, inne rzeczy. Tu jest jakiś regał, ale za chwilę będzie on nam potrzebny. Zaczniemy od rzeczy najważniejszej, bo magazyn jest rzeczą drugoplanową. Pierwszoplanową rzeczą na dziś jest kupienie tej sekcji. Drogie jak diabli, ale mam nadzieję, że wszystko nam wypali. Mówimy oczywiście o tej sekcji. No już nie jesteśmy tacy bogaci. Mowa, moi drodzy, o licencji. Jakieś nowości, 42 poziom i tu mamy jeszcze jakąś licencję, ale na nią nam kasy nie starczy. Chociaż może jakbym się mocno uparł, to bym wziął kredyt. Zobaczmy, tam się sekcja nam... No i to mi się właśnie, widzowie, podoba. O, to mi tutaj chodziło, teraz ma to jakiś kształt. Tu będzie strefa lodówkowa. Aczkolwiek jeszcze na razie po prostu, na razie zróbmy przymiarkę, ile czego, ile mamy miejsca. Z tego, co widzimy w tej licencji, którą kupiliśmy, to są jakieś kolejne produkty chemiczne, więc ten dział cały taki drogeryjny, no, będzie musiał gdzieś u nas tutaj funkcjonować. Nie jestem do końca przekonany, czy chciałbym, aby ten dział był tu na wejściu. No, tu nie mam zdania, widzowie, tu nie mam zdania. Jak mówiłem wam, coś mnie kusi, żeby dokupić z dwie zamrażarki, ale to tylko dlatego, że te kurczoki nam się zazwyczaj szybko sprzedają. No teraz nie liczcie, że jest pusto, bo akurat w miarę pouzupełniałem, aczkolwiek jak widzicie, nigdy idealnie, no tak, no musiałyby się kartony u mnie walać, no nie byłbym sobą, jakby się kartony nie walały. Także w dzisiejszym odcinku plan jest raczej na pomyślenie, jak to rozplanować. Już teraz chyba tak łatwo nam ten rozwój nie pójdzie, bo tutaj no jednak troszkę się napociłem, żeby ten poziom wbić. Słuchajcie, z jednej strony tutaj jest za szeroko, a tutaj jest znowu za ciasno. Znaczy tutaj jest optymalnie. Nie wiem, jaki tutaj system obierałem. Widzę, że tak... Zaraz to opracujemy, bo tutaj te regały się nie stykają ze sobą. Na razie, słuchajcie, całkowicie nie zastanawiam się, jeśli chodzi o zamrażarki. Myślę, że tego bym nie przestawiał. Ale jeśli strefa lodówkowa, to tak sobie pomyślmy, czy czasem tutaj ona nie powinna być jakoś kontynuowana. Zależy, ile my tych lodówek potrzebujemy. Chciałbym, żeby też miało to ręce i nogi, żeby ryby były gdzieś koło siebie, żeby to tak było działami, ale to widzicie, to nie jest takie proste. Czekajcie, bo ja się zamotałem. Wiem, że jakiś regał jest mi potrzebny. Zastanówmy się tak. Tutaj zrobiliśmy taką strefę alkoholową. Ja się mocno muszę zastanowić, czy ją przenosić, bo jakby... Te regały mi tu w niczym nie przeszkadzają, mi ta lodóweczka. Tutaj jakby to nawet i fajnie wygląda, więc to bym zostawił. Zamrażarek jako tako bym nie przesuwał, żeby nie było ciasnoty. Tych lodówek też bym raczej nie przesuwał. Tylko właśnie, widzowie, jeżeli ja chcę trzecią kasę wstawić, to już nie będzie tak hop-siup. A wiecie co? Nie wiem, czy tak się da. Sprawdźmy. Mam pewien pomysł. Chociaż... To nie będzie, widzowie, dla mnie wygodne. Mówię wam szczerze. To nie będzie dla mnie wygodne. Nie da się. A może przez to, że kartony są. Wiecie co? To nie byłoby dla mnie wygodne. Ja się tak, jakby ten komputer jest mi wygodny na sklepie, a... Nie można do tego. Dobra.
Bo ja bym najchętniej ten komputer przestawił i wtedy tu by można łatwiej z kasami się jakoś uporać. Ale dobra, no ten komputer już jestem tak nauczony, że tu stoi. On musi chyba stać jednak na sklepie. Ja bym go nie chciał na magazynie. W ogóle tutaj jak kupiliśmy magazyn, to co, drzwi się otworzyły? Nie, drzwi są zamknięte. Aha, czyli jak się pewnie ulepszy magazyn, to się drzwi otworzą. A może się nie otworzą, kurczę, skoro regały stoją. Wolałbym, żeby nie były te drzwi. Nie są mi te drzwi do niczego potrzebne. Pracownik może naokoło chodzić. Kurczę, za dużo rzeczy naraz, widzowie. Za dużo rzeczy naraz. Zaraz się produktami zajmiemy, tylko mamy jak zwykle bajzel. No nie byłbym sobą... O, tutaj coś mi nie gra. Dobra, widzowie, zróbmy może inaczej. Ja już wiem, o co chodzi. O, jeżeli nie wstawimy zamrażarek tutaj, to przecież mogłyby sobie tu stać regały. Tak jak stoją zamrażarki. To jest też do przemyślenia. Tu mi się to nie podoba. Cztery deski. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć desek. A tu jest ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No te siedem mi tak bardziej odpowiada, ale to też byśmy tracili, ale czy też zyskamy miejsca? Nie, no myślę, że siedem desek powinno być przerwy, czyli tutaj jest za ciasno. Dobra, to zrobimy inaczej, moi drodzy. No nie wiem, jak to zrobimy jeszcze i czy zrobimy, czy to się uda. Ale czekajcie, przesuniemy o dwie deski. A, dalej się już nie da. No dobra. To ja już wiem, co my zrobimy, widzowie. Chcę, żeby te regały były równo. Ja strasznie nie lubię, jak coś jest krzywo. Ej, miało się ustawić. Stawianie tych regałów czasami jest kłopotliwe, powiem wam szczerze. Jak mam być tak całkowicie szczery. Dobra, dobra, dobra. A, czyli jeszcze jeden by można dostawić? Nie, nie można by dostawić, bo nam... Bo te regały są bardziej wysunięte. Aha, i teraz nic nie zrobimy. Dupa Jasia. Czekajcie, dupa blada. Ach. To trzeba odwrotnie. To inaczej. Spakujemy w pudła regały. Znaczy przynajmniej jeden. Jednego. Jak to jest? No, to żeby to działało, to musi być tak. Inaczej tego nie zrobicie. Dobrze. No nie jest to tak łatwo, widzicie, z tymi regałami. Przy czym... Aha, są mąki obok siebie, tylko ten chleb tutaj tak troszkę nie pasuje. Ale to wiecie, przestawienie jednego produktu to już jest dla nas pikuś. Tyle razy produkty, słuchajcie, przestawialiśmy, że... Tylko nie chciałbym czerwonej mąki obok czerwonej, bo one mi się będą myliły. Bo są jakby bardzo podobne do siebie i mi się zaczną mylić. Dobra, no jest duża szpara między tymi regałami, ale olać to. Tutaj jest za dużo miejsca. Nie wiem, czy tu by niedobrze było wstawić może jakąś zamrażarkę? Jest tak strasznie dużo miejsca, aż bym powiedział za dużo. No i co? Ten gzyms mi przeszkadza, tak? No przeszkadza mi, ewidentnie mi, widzowie, ten gzyms przeszkadza, więc regały nie będą mogły być tuż przy ścianie. Żeby były równo, no bo jeżeli byśmy chcieli zrobić krzywo, to by mogły sobie stać jak sobie chcą. Dobra, no to już nie muszą być do ściany, o milimetr nie chodzi, nie? Mamy tutaj stworzyć też jakiś... Bo ja widzicie, cały czas to się nie zmieniło niestety od ostatniego odcinka. Przyznaję wam się bez bicia, moi drodzy. Całkowicie wam się szczerze przyznaję, że... O, nie da rady. Że nic się nie zmieniło w tej kwestii. Ja cały czas tak rzucam te ziemniaki wszędzie jak leci. Tu się nic, widzowie, nie zmieniło. Jest wszystko identycznie. Cały czas rzucam te ziemniaki. No i co? I tutaj lodóweczka by pewnie weszła. Można by wstawić jedną. Dlaczego by nie? No i co z regałami? No to jeżeli już byśmy robili kontynuację, chociaż to mleko mi tutaj akurat chyba... Nie wiem zresztą, gdzie jaki dział będzie. Nie zastanawiam się, słuchajcie, w tej chwili. A może źle? Dobra. Czyli jeden regał, jedna lodówka. Nie jestem do końca przekonany... Moi drodzy, a tu jest jakiś regał? Tutaj gdzieś był, nie? Tutaj. O, jest, mam, bo ja kupowałem i wiem, że wrzuciłem do tego magazynu. Niewiele mi ten magazyn tak naprawdę póki co daje, bo to jest taka opierdółka mała, że... Takie pizderytko. Dobra, słuchajcie, no dobra. Coś tu mamy. Tu jest za dużo miejsca, ewidentnie. I tu bym się zastanowił faktycznie, czy nie dodać zamrażarek. Ale jeśli tak bym miał zrobić... Mam pewien pomysł. I on by nam rozwiązał nasz problem, widzowie. Zobaczcie, jaki mam pomysł. Szalony, głupi może?
Ale wykorzystajmy to miejsce tutaj. Ja i tak skaczę po tych zamrażarkach. Czekajcie, źle. Aha, bo ja... Dobra, bo ja patrzę, co tu jest w środku. To może inaczej. Dobra, nie patrzmy, co jest w środku. Po co to patrzeć, co jest w środku? Czekajcie, to jest tam w tę stronę. No dobra, to niech będzie, że są w tę stronę. No, to nam rozwiąże chyba ten problem. Problem kasy. Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Skoro tu jest tyle miejsca, my to miejsce musimy przecież wykorzystać. No nie będziemy miejsca, słuchajcie, marnowali. Kruczoki są wszędzie, no ale to już was myślę, że nie dziwi. To tutaj zrobimy, to tutaj na pewno nie będzie dział chemiczny. To jakoś połączymy z zamrażarkami, żeby to jakoś pasowało. A raz to wszystko sobie... O, ziemniaki wtedy tu mogą być. Mleko myślę, że też. Może jeszcze jedna? Może jeszcze jedna? No może być jeszcze jedna. Dam lodówkę i teraz zobaczcie, co ja sobie wymyśliłem. Te zamrażarki wtedy... Tylko, że ja bym wolał, żeby one były jednak w tę stronę, będzie mi łatwiej z cenami. Więc wiecie co? Też zmarnujemy... W sumie, czy my coś będziemy marnować? Chyba niczego nie będziemy marnować. No, ja bym wolał je w tę stronę jednak. Można je troszeczkę, czekajcie, można je tak troszeczkę przesunąć, bo ja też nie chcę mieć tam jakiegoś problemu z ładowaniem towaru, aczkolwiek myślę, że was to też nie dziwi. Widzieliście, jak skakałem ostatnio po zamrażarkach. I z tych zamrażarek też można fajnie uzupełniać towar. Włazisz na zamrażarkę i w lodówce uzupełniasz towar. To taka ciekawostka. No dobra, to czekajcie. No to może byśmy troszeczkę tą zamrażarkę przesunęli tutaj, ale... No, to wtedy ten regał jakbyśmy przesunęli, to i tak nam chyba kasa nie wejdzie, ale zaraz się przekonamy. To powiedział, że te zamrażarki muszą się tu zaczynać. Poczekajcie. A może w ogóle tak zrobimy? No takie przejście trochę kijowe. Nie. W ten sposób nie. Co by ta zamrażarka mogła się zaczynać, ale mogłaby się tak zaczynać gdzieś tu. O, tak, wiem. Taka przerwa będzie dobra, bo wiecie, my tu mamy decyzję, kwestia komfort mój. A komfort jedno, a drugie to jest miejsce. Dobra, troszkę ją jeszcze przesuńmy, bo... Ale kombinacje alpejskie, wiem widzowie, wiem, ja wszystko wiem, że robię kombinacje alpejskie, ale się jaram tym. Jaram się tym niesamowicie, że jednak inwestycjone weszło. To może jedną zamrażarkę by można od biedy dokupić. No i jest tu ciasno, ale towar damy radę uzupełnić, bardziej bym nie robił. I teraz słuchajcie, alkoholowy regał wtedy może być przesunięty. Nie wiem, na oko to robię w tej chwili. Ja to robię w tej chwili bez żadnego pomyślunku, tak na oko. Nie mam na to jakiegoś konkretnego planu. Spoczko, ta woda może sobie wtedy tutaj być. Tak jak sobie stała, to jakby jeść nie woła. Z tego co pamiętam, to ta lodówka bardziej chyba na środku stała. O, tak. Tu jest jeszcze dużo miejsca wbrew pozorom. Więc nie wiem, czy bym czasem, słuchajcie, nie dostawił i alkoholowy... Regał bym zrobił podwójny, widzowie, skoro tutaj się nam na przykład te piwo, no nazwijmy beczkowe, tak sprzedaje. Dobra, no mamy jeszcze trochę kasy. Kasy mamy, więc kasę możemy kupić. Nie przestawiałbym raczej tych kas. Raczej bym poszedł w tym temacie, bo ja wiem, że jak z kasami za dużo kombinowałem, to no źle się to kończyło. Jedna lodówka, no już 1200 papa. Także na produkty starczy. Teraz musimy oszczędnie. Co my tu mamy? Regał mamy. No, regał niech poczeka. Kasa. Wszystkie trzy kasy są takie same i nie chciałem innych zamawiać. Nie chciałem, widzowie. Oj. A można? No można. No przejście liche, ale z drugiej strony jakby tak się troszeczkę uprzeć... Moi drodzy, jeśli byśmy się tak troszeczkę uparli, a wiecie, że ja czasem się upieram przy czymś, no niech może ta linia będzie, zobaczymy.
Czy tam nie będzie za wąskie przejście? Oj, coś tu nie chce działać. Nie, no nie jest za wąskie. Tak z kartonem przejdę. Co do tej lodówki, to wiecie co? Ja bym się też zastanowił. Ej, nic na razie żadnej ceny. Czekajcie, czekajcie. Lodówkę na chwilę odstawmy. No bo tu bym jej nie wstawiał, bo wtedy całe... Chociaż ja i tak skaczę po zamrażarkach. Widzowie, jakby nie patrzeć, ja i tak skaczę po zamrażarkach. Ale żarcik, nie, nie, tej lodówki tutaj nie chcemy. To nie taki jest plan. Plan jest zupełnie inny, aczkolwiek tak mi ładnie te lodówki się podobały, jak je widziałem i wejścia do sklepu i z kasy, a tak je zostawimy jakimś alkoholowym regałem, ale to będzie raczej funkcjonalne, zobaczcie, tylko pytanie tak. Słuchajcie, to nam się sprawdzi. To nam się sprawdzi. No oczywiście tu będzie trochę ciaśniej przy tej kasie, ale też nie ma tragedii i wtedy ta lodóweczka tutaj. Powiedzmy gdzieś tak. No jest przejście, jest, no bo chyba nie włożymy chyba. Jeszcze jest jedna opcja, widzowie. Ej, jest, zadziała! Ale numer, jeżeli ta lodówka... No pięknie, no i nam problem się rozwiązuje. Zobaczcie jak pięknie i tu będzie woda. Idealnie. Idealnie o to mi chodziło. Jest pięknie. Tu będzie alkoholowy, tylko tej wódki tyle na pewno nie będzie. No jeszcze jakby te regały były tak bardziej złączone, to by było fajnie. Więc myślę, czy tych też nie przesunąć od razu. Bo jakby nie mamy innego pola manewru w ogóle. Czy wszystkich teraz nie poprzesuwać? No bo te regały są... A, bo tutaj nas to wejście ograniczało. Bo ja bym, zobaczcie, ja chciałem te regały dać tak. Ale nie rozumiem, dlaczego nie mogę. Najwcześniej to mogę tu. I dlatego jest przerwa. Widzicie? Także nie jesteśmy tu w stanie nic inaczej zrobić. Bo ja bym z miłą chęcią... Ja rozumiem, że teraz to nachodzi na siebie, więc... Tylko tak możemy zrobić. A z drugiej strony ta... Niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego nie mogę z tym dalej jechać do okna. Widzicie? To nas ogranicza, więc... Dobra, może to nie jest w tej chwili istotne. Coś tam jeszcze kupowałem. To był chyba jak... To była lodówka jedna. W sumie nie wiem po co, ale jak widzicie, produktów lodówkowych mamy sporo, więc one się nie zmarnują. I to będzie tak chyba... Niestety, dziura tam musiała zostać. To nam tu nic nie zmienia i to też tak musi zostać. Lampki, lampki, światło, światło. Gdzieś tam w ogóle leżały te światła. Chyba je do magazynu powrzucałem. Dobra, jest zamrażarkowa seria. Tu nawet przejść można. Tu to przejście jest liche, ale jest. I teraz, dobrze. Jest to w miarę okej. Jakby ja tu nie mam jakichś większych uwag, tylko jest problemat... A nie, jednak leżą te lampki tutaj, dobra. Natomiast, moi drodzy, bardziej problematyczne dla mnie w tej chwili jest to... Zaczyna ten market się rozwijać, ale jest dla mnie bardziej problematyczne to, kurczę, jak to wszystko ustawić, nie? W sensie, mam teraz na myśli, żeby były działy, bo widzicie, że jak ja zawsze jakąś sekcję kupuję, to najpierw... Chcę szybko, to jest mi, myślę, też dobrym rozwiązaniem, bo wiadomo, że tym NPC-tom, które są naszymi klientami, jest to wszystko jedno, gdzie co leży. Więc staram się najpierw wyprzedać jakoś ten towar, żeby on na siebie szybko zarobił, a później dopiero jakoś przychodzi w trakcie plan, jak ustawiać... Ja to też robię wizualnie, widzowie, wam powiem szczerze, ale też robię praktycznie, no bo jeżeli na przykład papier toaletowy schodzi jak głupi, no to wiadomo, że... A, teraz nie zrobimy. Kurde, czekajcie. Karton przeszkadza. Staram się robić też to, żeby to było jakoś, moi drodzy, funkcjonalne. No dobrze, no nie jest to prosto, ale jakby to już sobie dopieszczę. Tak, zamrażarki wstawiłem tak, jakbym chciał, bo ja zazwyczaj od tej strony ładuję towar i dlatego one są ustawione w tą stronę, mimo że tutaj nam trochę miejsca to zabiera.
bo ceny. I teraz patrząc pod kątem wygody, niestety widzowie, analogicznie zrobimy zamrażarki w drugą stronę, ale w ten sposób chyba zyskamy, z tego co widzę, troszkę miejsca. Nie wiem jak to się stało, ale jakby przejście się szersze zrobiło. No, wolę w tę stronę w tym momencie mieć te zamrażarki, bo od tej strony będę towar ładował, czyli zamrażarki żadnej nie kupiłem chyba. Chyba nie kupowałem, wydaje mi się, że tylko lodówkę kupiłem. No nic, na razie z tymi kurczakami trzeba sobie poradzić. No, zatrudnimy pracownika, zobaczymy jaka to jest w ogóle inwestycja w ten magazyn, zaraz podejdziemy do komputera. Ja nie wiem, czy ja tą licencję w końcu kupiłem, czy nie. Tu bym nie chciał oczywiście tego przejścia blokować, niech sobie klienci przechodzą. O, to mi się podoba. Nie jest to może idealnie, nie jest to jakoś tam równo. No, można by to bardziej na środku te zamrażarki dać, ale potem, jeżeli tak byśmy zrobili, to tu będzie węższe przejście, więc ja nie jestem do końca, widzowie, przekonany do tego. Ale też wizualnie, no nie, no dobra, tam nie jest takie węskie. Ja lubię mieć to wszystko jakoś w miarę, jak widzicie, no możecie się śmiać ze mnie. Możecie się śmiało ze mnie śmiać, ale jak widzicie, staram się jakoś to symetrycznie robić i liczę przerwy między, ile desek po prostu jest, jakby między regałami, tak? Bo staram się, nie ma tutaj żadnej takiej miary, a powinna być taka opcja, bo przecież w sklepie normalnie miarę byśmy mieli, jakbyśmy otwierali sklep, nie? Byś wziął, kurczę, miarę i byś coś pomierzył. Tam jest jeszcze ciemno, ale to na razie, wiecie co, my się może aż tak nie przejmujmy tym. Tutaj nam się koncepcja jakoś nie zaburzyła, bo są te ryże i te makarony, aczkolwiek średnio te mąki po drugiej stronie pasują. Ale po drugiej stronie tu znowu są jakieś tam tu był pieprz, aha, to się sprzedało. No bardziej mi te mąki i mąki, oliwy bardziej by tu pasowały, aczkolwiek też patrząc jak się oliwy sprzedają, no to troszkę daleko do uzupełniania. Regał z ziemniakami, jeden to nie starczy na pewno. A gdzie? Aha, bo... Ale widzowie, zgubiłem... A, tutaj jest, tutaj są piwka. Tutaj, no to tak trochę bez sensu, no bo piwa, tutaj ryby. Dobra, na razie może... Widzicie, dlatego nie ma sensu na razie moim zdaniem się przejmować przekładaniem towaru. Ja bym się tym nie przejmował, a skoro tu mamy dział chemii, to trudno, tu wstawimy te nowe produkty. A, bo jeszcze ich nie zamówiłem. Tutaj trochę ciasno, ale... Z tym już raczej się nie da nic zrobić, widzowie, chyba żebyśmy... Nie no, tego pana Mariana to już raczej bardziej nie przesuniemy. Możemy go co jedynie dotąd przesunąć. Postarajmy się, żeby te kasy było jakoś równo. Chociaż tak zróbmy jakiś pożytek tych naszych czynności. Widzicie, ta przerwa musi być między kasami jakaś tam i... Dobra, na oko. Chyba są równo, dobra. To zobaczmy, moi drodzy, jakie nam przybyły produkty nowe, ale dzisiaj jest rozbudowa. I przyjrzymy się oczywiście, co tu jeszcze dalej robić. O, patrzcie, czyli mamy tak. Muszę ja to zamówić, czyli to są kolejne jakieś cleanery, jakieś, nie wiem, pewnie do WC jakieś tabletki, jakiś kolejny papier toaletowy. Tanie rzeczy to nie są, a zobaczmy, co my tam patrzyliśmy jeszcze w tej licencji. Tutaj licencja. Oczywiście wiadomo, że ja bardzo szybko zarobię, więc myślę o tej drugiej licencji, natomiast bardziej się zastanawiam, widzowie, czy my będziemy mieli na to półki. Powiem wam tak, papier toaletowy to zawsze można przestawić gdziekolwiek, bo on jest na tyle neutralny, że on sobie może stać wszędzie, szczególnie, że tutaj jest cały regał z papierem. Ten dział chemii najlepiej by pasował tutaj, gdzie są te keczupy, te wszystkie rzeczy. No bo tutaj o jeden regał mamy za mało. Ewentualnie można by tu zrobić kontynuację działu chemii, no ale to te piwka by trzeba. Ale wiecie co? Czekajcie, widzowie, czekajcie. Przecież piwka mogą być i alkohole od strony tamtej. Zamieńmy po prostu regałami. To ja będę przekładał towar. Na razie się nie będziemy szczypać, jeśli chodzi o to, jak jest. O, i zobaczcie, i tutaj będą sobie te piwka. Jeszcze pomyślę, jak to poukładać. I to nam musi na alkoholowy na razie starczyć, bo tam nie widzę, żeby jakieś alkohole doszły na razie. A to
nam starczy na nowe produkty, na razie chemiczne, żeby to tak jakoś już trzymać jakiś tam, że tak powiem, fason. Albo starać się trzymać. Dobra, przyjechała, moi drodzy, dostawa, papier toaletowy numer 2. To może dajmy go tu z brzegu. O, to jakiś, nie wiem, w sumie nie wiem, czym się różni. Widzowie, nie mam zielonego pojęcia, czym te papiery się różnią poza kolorem. To jest co? Sapu. Co to może być? Pewnie jakieś mydło? Wygląda na jakieś mydło. Lepiej by było, jakby mydło było obok mydła, papier obok papieru, nie? Tam jest mydełko, ale dobra, już może nie będziemy aż tak się tutaj... Ja już może perfekcjonizm mnie, słuchajcie, ponosi. Będzie jakiś płyn do pukania. Obok tego jaja level by się przydało. Ej, to teraz się okaże, że nam jednak regałów zabraknie. Znaczy już raczej jest duża szansa na to. Tu jest znowu jakiś cleaner. No i się nam miejsce skończy. Czyli wiecie co? Czyli niedobrze. 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 Tu są znowu jakieś tablety. No dobra, to wiecie co? Zrobimy inaczej, widzę. Może papier toaletowy nie, bo z nim jest problem, ale... Dobra, miszmasz będzie, trudno. Znaczy miszmasz taki chemiczny. To zróbmy to tak, jak robiliśmy pierwotnie. Chociaż ja się boję, bo klientów zaczyna przychodzić coraz więcej, widzowie, do sklepu. I się troszeczkę tego boję. To się da? Nie da się. Dobra, to jeszcze po kartonie można tych nowości zamówić. O, nic więcej tu na razie, widzowie, nie wymyślę. To nie jest takie hop-siup. Widzicie? To jest troszeczkę tutaj sprawa komplikuje nam się. Complication. Investition complication. Dobra, no papier toaletowy musi, myślę, mieć swój cały regał i to i tak jest mało jak na papier toaletowy. Ewentualnie mogę pomyśleć, żeby mi się nie skończył, to nie wiem, rzucić go, wiem, tu naprzeciwko. I tak myślę, wiecie co, myślę, że tak w ogóle, widzowie, zrobimy, że od razu ten papier tam rzucimy. Skoro tu jest jeden papier, to tutaj i tak jest pusta półka, koło mleka sobie może stać. Ja wiem, że to nie pasuje, ale to jest tylko papier. Widzowie, spokojnie, to jest tylko papier. Ja wiem, do czego on służy, wiem, że to jest sraj taśma. No ale on sam w sobie nie jest jakby chemią. Więc to by nam ułatwiło sprawę, byśmy zyskali trochę miejsca. No trudno, jak tak jest pakowane, to już niech tak będzie. To wtedy... A, też się nie da, bo najchętniej bym te papiery w ogóle tam przesunął. Zaraz to ogarniemy, widzowie. Ja tego nie ogarnę. Ja tego nie ogarnę. To mi się by podobało, bo to jest takie małe. I ja bym wolał, żeby to stało tutaj przy... przy brzegu. Zaraz, widzowie, oczywiście zrobimy wspólnie dzień sprzedaży. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja sobie na trzeciej kasie wtedy stanę i zobaczymy. No i zrobił mi się trochę bałagan. Czekajcie. No tak nie do końca to sobie wszystko przemyślałem, no ale wiadomo, że pierwszy produkt wprowadzany, no dobra, to niech będzie tak. No to czekajcie, no to tutaj jeszcze mydełko, to ja mydełka nie zamówiłem? Wychodzi, że mydełka nie zamówiłem. No to, to dobrze, no to czy co się bym... Ja bym wolał, żeby... Powiem wam tak, czekajcie, bo tu się można zaraz zamotać. Papiery wiem, że schodzą jak głupie. Nie wiem, czym się różni ten papier od tamtego, ale tak jak mówię. To mydełko niech ma na razie 3 półki. Na dół wrzucimy papier tak o. Testowo. Albo może nie papier, a... Czekajcie, tego mamy... Oj, tego mamy całą półkę. To już wystarczy. To? No to trudno. To wygląda w ogóle jak nie wiem co. To już niech będzie też sobie cała półka, bo może to się sprzedawać. Teraz tak. Dobra, to już mydełka dajmy więcej. Oby schodziły tylko. Widzicie, także jeszcze będzie rozkmina porządna nad kształtem. Dobra, to tu na razie wystarczy.
To mamy, to teraz z tym papierem gdzieś trzeba. Dobra, no to to na górę wrzucimy tam te tabletki, a ten papier, on tutaj cały tyle, ile się da, po prostu wypakujemy, bo ja potem nie będę, widzowie, oczywiście jak oszołom biegał, ale znając życie pewnie i tak będę biegał jak oszołom, żeby towar uzupełniać, bo niestety tak to się zazwyczaj kończy, że mimo, że mam wszystko super uzupełnione, to potem i tak jest problem. Także nawrzucajmy tego papieru na razie na półkę. Sraj rolka, jak to woli, sraj taśma. Niech sobie będzie, tam jest tamten drugi, fioletowy, tu jest zielony. Nie wiem, czy zapachem się one różnią, czy czym. Nie doczytałem. Może, znaczy zapewne ceną, nie? Zaraz się przekonamy. Dobra, no i tu nie ma co więcej się chyba szczypać i będziemy otwierali sprzedaż. Widzowie, za sekundkę. Ja jestem gotów, tylko sobie coś do picia przyniosę i tylko oczywiście, żebym nie zapomniał przed otwarciem sprzedaży. 9.20. Wiecie co? Tradycyjna metoda, jak wprowadzamy nowy produkt, nie będziemy widzowie... Oj, 15. Nie będziemy żadnych obniżek robili, a żadnych promocji na nowości. Trudno. My musimy zarobić. Przecież zobaczcie, ile już... Dziesiątek tysięcy, szkoda, że nie ma gdzieś statystyk. Ile dziesiątek tysięcy, no parę dziesiąt tysięcy spokojnie wydaliśmy na rozbudowę sklepu. To już poszło grubym tutaj echem. Dobra, wszędzie chyba ceny są. Mam nadzieję, znając życie pewnie zna... A, papier ma cenę? Papier musi mieć cenę jeszcze. No właśnie. 17 ten papier, ale biznes na starej taśmie. No dobra, i tylko pieprzu i soli mi brakuje, bo to ewidentnie mi brakuje, moi drodzy, a resztą się nie będziemy przejmowali. Ale ewidentnie pieprz i sól. Czyli co, ja jedną rundkę zrobię z wami, żebyśmy zobaczyli, jak to będzie się działo na trzech kasach. Następnie, moi drodzy, pewnie też przelecę, bo chciałbym drugą licencję kupić, bo myślę, że miejsce na półce jeszcze by się znalazło i chciałbym zobaczyć, co to są za następne produkty, jakie nam wlecą. I jak to w ogóle będzie na trzy kasy tutaj. Czy to wpłynie w jakiś sposób, nie wiem, na ruch w sklepie? I mimo, że będą trzy kasy, to ja i tak się nie będę mógł wyrobić. Tego jestem bardzo ciekaw. Jejku, jakie emocje. Powiem wam, że naprawdę się jaram, nie? Jak takie dziecko. Duże dziecko, które się cieszy, ale wiecie, no mnie kręcą rzeczy takie biznesowe i to potrafię się w to wczuć, no bo gdzieś tam ten sklep mi się zdarzyło w życiu prowadzić. Co ja zrobiłem? Nie zamówiłem soli? Dobra, jeden pieprz za dużo zamówiłem. Trudno życie. Ale soli trochę mamy, więc okej. Dobrze jest, widzowie. Jest jak ma być. Ale czy to jest aby na pewno puste? To nie jest pusta, już bym wyrzucił. Nie ma tu, myślę, co dalej rozkminiać. No, ziemniaki mogę jeszcze dorzucić, żeby już była pewność, że mi ich nie zabraknie, a gdzieś tutaj już zrzucałem te ziemniaki. Na razie widzę same kurczoki. Oj, widzowie, to tutaj ziemniaków nie mamy. Nie, to są same kurczoki. Jakaś sraj taśma. Dobra, to ziemniaki zamówimy, bo to uważam, że tych ziemniaków mamy za mało, moi drodzy. Ziemniaków mamy zdecydowanie za mało. I sami zobaczycie, ja wam pokażę pod koniec dnia, który razem tutaj przerobimy, że te ziemniaki nam bardzo ładnie poschodzą. Jest w ogóle niesamowite, jak tutaj się wszystko sprzedaje. I dlatego wiem, że to już jest moment, gdzie ten pracownik na pewno by wiele ułatwił, bo mógłby więcej towaru uzupełniać i byśmy się o nic nie musieli, moi drodzy, martwić. Ja nie mówię, że się o coś martwię, bo i co się o nic nie martwię, ale... Dobra, no już niech tak zostanie. Myślę, że nie ma co. Tego jednego ziemniaka, co został, tu zrzucimy. Znaczy jednego, jeden worek ziemniaków. Dobra, moi drodzy, także ja idę szybko po picie i ruszamy z dniem sprzedaży, ale ten karton to już wstawmy do magazynu. Skoro mamy magazyn, to już wypadałoby z niego korzystać, a regały i półki i rozbudowę to zobaczymy później, ile to kosztuje, czy to w ogóle ma sens.
Światełka chyba są ok, klienci wszystko będą widzieli. Kurczaków jest sporo, no myślę, że tutaj nam niczego nie brakuje. No na razie jest miszmasz, bo tu tuńczyk, tu piwa, no ja wiem o tym, tutaj kurczaki, tu pizza, potem znowu pizza, znowu kurczaki, znowu piwa, a naprzeciwko mleka, ja wiem, wódka naprzeciwko mleka, no super połączenie. No ale nic nie zrobimy, widzowie, nic już z tym nie zrobimy, a to w końcu uzupełniłem, aha, bo to tu leżało, tylko przestawiałem, dobra. No nie no, widzowie, no. To są drogie rzeczy, trzeba pilnować. Tu, żeby mi się nie walało pod nogami, to... Dobra. Także lecimy, moi drodzy, z dniem sprzedaży. Za sekundkę się widzimy. Dobra, moi drodzy, można by powiedzieć, że kamera akcja. Ruszamy z naszym inwestycjone. Otwieramy nasz kram i zobaczymy. Mamy 1700 na koncie, możecie zapamiętać tę kwotę. Zobaczymy, jaki utarg zrobimy na koniec dnia. Ja sobie jeszcze z wami tutaj, kochani, zajrzę. No ta licencja jest jak najbardziej i możliwa, i realna, tylko mnie niektóre produkty nie do końca rozumiem, bo to jakby tak ciężko się domyślić i dopiero się okazuje w praktyce, ale jakby co, bo tak BEF, no to rozumiem, że to jest jakiś, mi się wydaje, że to jest jakiś rodzaj mięsa, lasagna, też chyba lodówka. Ale spokojnie, lodówkę mamy wolną, a na razie i tak nie mamy tego ogarniętego. Tu potem następna licencja, ale generalnie chciałem zajrzeć do tego magazynu, bo jak widzicie, ja to za te $800 kupiłem taki bardzo skromny magazyn, ale tu by trzeba przyinwestować więcej, żeby magazyn był większy. Ja nie wiem, czy bym chciał... O, ta moja ulubiona pani, co ją... O, już ucieka. Widzicie, jak tylko na nią spojrzałem, już poleciała, poszła jak Hanka w kartony. Ale ludzi wchodzi, a to jest dopiero rano, widzowie. A takie tłoki zazwyczaj... No już ktoś do mnie dzwoni, widzicie? A to miałem zwrócić tu. Żeby się nie martwić. Dobra, to zwróćmy. Już idę, szanowny kliencie. Nie wiem, czy klientko? Klient szanowny. Witam pana. Pan Chuck Norris. 4 mydełka pan kupił. Dawno nie byłem, proszę pana, na kasie. Wyszedłem troszkę z wprawy. Ale 3 kasy mamy, słuchajcie. 3 kasy. Ciekawe, czy to na ruch klientów wpłynie i obroty. 1700, no i właśnie, no i tak patrząc na ten magazyn, to tu trzeba by przyinwestować w te regały. Nie są one jakieś tragicznie drogie. I wtedy pracownik by mi to w czasie dnia, czy jakby przed zmianą, czy po zmianie uzupełniał. Zajrzyjmy przez okno, czy ja na pewno, o, widzicie, jak ja ten towar pouzupełniałem. Tak naprawdę, jak mam być szczery, nic nie pozmieniałem na półkach od poprzedniego odcinka. Za dużo. Nie miałem jeszcze na to tak pomysłów i sami widzicie, że też teraz jakoś nie mam pomysłu jeszcze na to, co jak ma stać, ale to wyjdzie w praktyce, bo wiecie co, najlepszym pomysłem jest praktyka. I tak jak mamy, chwileczkę pan poczeka, fajny sweterek, taki trochę kononowiczowy bym powiedział. Może i niepotrzebnie tutaj tak szeroko się z tymi tabletkami do zmywarki rozpanoszyłem. Może faktycznie jakby było jeden rządek, to byśmy mieli łatwiej i tutaj wywalając papier, już 2 produkty by nam weszły, czyli na przykład mydełko i tam, nie wiem, ten cleaner. I to wtedy by było w całej, że tak powiem, okazałości. Ogarnę to, obiecuję, że to ogarnę, to gdzieś tam poza odcinkiem przemyślę, natomiast pomyślę też, gdzie zrobić dział alkoholowy, no bo to nie jest, widzicie, takie hopsiu wszystko. Chcę, żeby to jakoś było tematycznie, aczkolwiek, no, czy to ostry sos, czy keczupy średnio pasują do płatków kukurydzianych, idąc tym tropem. No, ale tu mamy znowu chleb. A tu jest Nutella, miód, no. Zawsze można się doczepić, że coś nie pasuje, nie? Tu ten dział mi jakoś tam w miarę by pasował, gdyby nie to, że po drugiej stronie znowu są mąki, a tu jeszcze jest chleb. Także ja to muszę, na pewno chleb obok chleba, na pewno, o, widzicie, zobaczcie. Już ziemniaki zaczęły schodzić. Także, tak jak wam mówiłem, jeszcze zobaczmy, jaka jest cena na te ziemniaki. Dobra, jest idealna. Mleka też schodzą, także ja to sobie jakoś ogarnę. Dobra, już idę, bo mi się tu klienci kolejkę, słuchajcie, widzowie, ustawiają. Witam państwa serdecznie, zapracowany jestem, wiecie państwo. Prowadzenie biznesu to nie jest taka tutaj łatwa rzecz, jak się wydaje, tu trzeba... O, pani nakupowała. Ciekawe, czy padnie dzisiaj rekord. Chciałbym, żeby u mnie padł, bo to, żeby padł u 141. No, rekord to nie jest, ale sporo. Ale sporo, widzowie. Spora kwota. Rekord był 170, jak dobrze pamiętam. Mogę się mylić? 115, gościu. Nie, to ja mam... Tak, 115, czyli mam
Jak mam mu 4 wydać? Aha, bo 120 zapłacił, dobra. Dobra, dobra. Proszę bardzo, zapraszamy ponownie, drodzy państwo, klienci, szanowni, wspaniało. O, tu będzie duża kwota. Ile? 196, widzowie, mamy rekord, już prawie 200 i odliczone w dodatku, prawie 200, $196, widzowie, jaka piękna kwota, na koncie już mamy 2900, także no, oczywiście na końcu dnia będziemy mieli to podsumowanie, które nam wszystko powie, więc to będzie na, no tu ile jogurcików pan nakupił, czekoladki, taka mieszana tutaj, widzę, że pan lubi słodkości, ja też lubię, proszę pana, oj nie, tak to panu szczerze nie będę wydawał, to pan by był za bardzo zarobiony, jakbym się pomylił. Także będę dążył do tego, żeby właśnie to w taki sposób było i wtedy pracownik by uzupełniał, towar powinno być ok, tylko... No, powiem wam tak, z czasem, i tak już jestem pewien, zresztą zaraz zajrzymy do komputera, ale tutaj, jak widzicie, no nie mam czasu, kolejne zamówienie na 101. Także zrosły zamówienia. 3000 już mamy na koncie, a przed chwilą było ile to było? 1700? Mówiłem? O, też odliczone. Zobaczcie, jaka kolejka się do mnie ustawia i wszystkie kasy pracują, chociaż do tego jednego kasjera tam widzę, że nie idą, tylko idą do mnie, więc może... Może ja, widzowie, powinienem odwrotnie zrobić, że... Ej. Dobra, już tak mu damy, niech ma. Znaczy jej. Słuchajcie, może ja powinienem tak zrobić, że ja powinienem stać przy samych drzwiach, a oni tutaj. Wiecie, o co chodzi. Chociaż nie, niby obsługują. Dzień dobry, pani. O, ja... Widzicie ziemniaki, jak idą? Niektórzy po 3 ziemniaki. Ile pani zapłaciła? 123. Czy wy to widzicie, widzowie? Czy wy to widzicie? Jakie tu piękne kwoty i to jest motywacja, to jest dla mnie najlepszą zapłatą przy takim planowaniu, jak widzisz, jak obroty to robi, ale już wam mówię, że nie jest tak kolorowo, ponieważ jeśli chodzi o licencję, to tak jak no dwie byśmy mogli kupić, bo jakby no mamy level, tak no kasę byśmy uzbierali, no bo byśmy uzbierali na te dwie licencje kasę. No tak już bym się zastanawiał, czy my to aby na pewno, widzowie, gdzieś będziemy mieli gdzie pomieścić. I zmierzam... A, właśnie, coś innego miałem sprawdzić, bo już się zamotałem. I zmierzam do tego, że to przestanie być, widzowie, tak kolorowo, bo kolejna rozbudowa to już jest 24, 31, więc jeśli kolejne sekcje już bym chciał... to już bym potrzebował 50 tysięcy na koncie. Tak jak oczywiście ja jakby też nie wierzyłem, że 20-30, bo te 30 to w ogóle rekord, jaki uzbierałem. Zobaczcie, niby koniec dnia, a tutaj ludzie dopiero... My byśmy mogli dzień kończyć, ale nie róbmy, widzowie, tego błędu, bo ludzie wchodzą do sklepu. Pamiętam, że ten pan w tej kosmicznej koszulce, łysy, który tutaj szedł, zrobił ostatnio mega, mega dobre zakupy. Widzicie, 112. Także naprawdę, naprawdę to motywuje, nie? I już prawie 5000 na koncie. Czyli te 4000, myślę, tego utargu spokojnie będzie, może 5000. Natomiast wiecie, no, teoretycznie i jeżeli teraz tak patrzę po tych utargach i mówię, że potrzebowałbym 50 tysięcy, to powiem wam, że to pójdzie szybko. Tylko musiałby być pracownik, który uzupełniałby mi troszeczkę towaru, tam coś jest dla pana za drogie, no... Też tak nie miałem czasu, przyznam się, cen. O, zobaczcie, wykupili nowe cleanery już. Witam pana serdecznie. Keczupy pan, widzę, nakupował. Majonezy. W ogóle te keczupy, słuchajcie, i majonezy schodzą jak głupie. Ja się wcale nie zdziwię, jak będzie pusta półka. No nie. Pusta nie jest, ale zobaczcie, ile majonezów poschodziło. Trochę poschodziło, a to i tak jest mało w porównaniu z tym, jak schodziło, kiedy ogarniałem to sam. Możemy tutaj się kartonu pozbyć już. Oj, tam w lodówce się... Oj, zobaczcie, widzowie, jak się ludzie na jajka rzucili. 5000, słuchajcie. 5000, także przepiękna sprawa. No, ziemniaki już wiem, że możemy uzupełnić, bo... Zobaczcie. Widzicie to? A cała specjalnie była półka poświęcona ziemniakom. Ktoś z was mógł na początku się dziwić? Co ten Yuken odwala? Po co tyle ziemniaków? No, jak teraz sami widzicie... Po to, właśnie po to, moi drodzy. O, tutaj pan do mnie? Nie, pan do... Pan czeka, nie wiem na to w sumie. Nie wiem. O, zobaczcie. I te piwa, te... O, tu będzie też dobre zamówienie, bo i piwa kupił, i te... Sushi, ile jest?
200 widzowie! Drugi rekord w jednym odcinku! Ja pierdzielę, 200! 200! Rekordowe zamówienia dzisiaj lecą. No to jest jakiś rekordowy odcinek, także to mnie motywuje, żeby chyba jednak... zobaczcie, 112 kolejne zamówienia. Aż z miłą chęcią mu wydam te 87. Słuchajcie, aż mnie to, widzowie, motywuje, żebym może pomyśleć o tych dwóch licencjach. Nie patrząc na rozbudowę sklepu. Dobra, ostatni klient i zamykamy kram. Także 4000 chyba utargu dzisiaj zrobiliśmy. No i niestety, znowu będzie czekało mnie uzupełnienie towarów, no ale to już będzie... Tu jest znowu jakoś tak ciemno. Tutaj jednej lampy brakuje. Jedyne co mówię, to fajnie by było, jakby te lodówki były same z siebie LEDami podświetlane. Byłoby lepiej. Natomiast moi drodzy, zobaczcie, nowy papier toaletowy też wykupili i w ogóle tutaj to już nie wiem co było, też papier. Ale zobaczcie, wykupili nowy papier toaletowy, ziemniaki, kurczaków też, zobaczcie, tak wygląda to na koniec dnia. Kurczaki też zawsze idą, no dziś może trochę słabiej. Przypuszczam, że chyba cenę miałem. Nie, cenę miałem okej. W lodówkach wykupili jajka, piwa ubyły, to już w ogóle tego tuńczyka, jak widać, jest bardzo mało i tam w ogóle wykupili chyba te... Nie wykupili, ale jest. A z alkoholowego, zobaczcie, ile poschodziło tych piw w beczkach, a to było wszystko na full. Te piwa, te 4-6-paki, tak, też jakoś tam schodzą. Także jak widzicie, moi drodzy, no i soki, zobaczcie, idą jak głupie, więc ja raczej bym chciał też dążyć... żeby każda lodówka, znaczy jedna lodówka była na jeden sok, druga na druga, na drugi może, tak jak jest z mlekiem, ale to nie ten moment, widzowie, bo tutaj nie wiem, jakie produkty nowe do lodówki będzie trzeba wstawić. Dobra, nadszedł czas, aby sprawdzić. Dzień 62 to był, moi drodzy. 62 dzień. I co my tu mamy? Mieliśmy 57 klientów, ale no niestety 6 było niezadowolonych. A punkty jakieś tam dostaliśmy fajnie, a obrót zrobiliśmy 4000. No to łatwo było policzyć. Zakupy towaru zrobiłem za prawie 2500, a 44 koszt ulepszeń. Serio? A no tak, widzowie, bo ja przecież... Co ja robię, pauzę? No tak, bo ja przecież dobijałem level, dobijałem kasę, nie? To ten dzień jakby cały czas trwał. Aż się sam zdziwiłem, bo tyle przecież na koncie nie miałem. Coś mi tutaj się... Nie, no jak? Czekajcie, czy ja źle liczę? Czy nie miałem 40 tysięcy na koncie, miałem 30. I kupiłem tylko te... tę część tutaj, nie? Albo czy to mi policzyło z tamtymi częściami? No to, ale to by tak wyszło, że policzyło mi poprzedni dzień. Nie wiem, dobra, zamotałem się. W każdym razie coś mi tu nie gra. Czy to dobrze na pewno policzyli? Bo takiej kasy to my nie mieliśmy w ogóle na koncie, to może mieliśmy sobie pomarzyć. Dobrze, moi drodzy, ja tutaj myślę, że tym akcentem inwestycji skończę ten odcinek z bardzo przyjemną kwotą na koncie, ale żeby tylko się tutaj upewnić, ile mamy do uzbierania, żeby robić kolejne jakieś, nie wiem, ulepszenia, to będzie decyzja i to powstanie ona na spontanie w następnym odcinku. Czy kupimy jakieś nowe sekcje? Ale kupowanie kwadracika małego to od razu wam powiem, że mnie nie kręci, więc raczej 50 tysięcy by trzeba mieć, 55 bardziej. I wtedy kupić chociaż dwie sekcje, to jest dużą inwestycją, i wtedy kupić jakieś licencje, co też jest już drogą inwestycją. Albo też coś pójść w rozbudowę tego magazynu, która nie jest jakaś super droga i tak naprawdę jakbyśmy się uparli, to wszystkie byśmy mogli wykupić. Te ulepszenia, natomiast nie mam zdania z tym magazynem, widzowie. Znaczy, to by mi ułatwiło, bo pracownik by towary uzupełniał, nie? No, tutaj mamy ziemniaki, to jeszcze na koniec ziemniaki uzupełnimy. I to muszę z tym przemyśleć, czy to czasem nie zrobić jednak na jeden rządek i to też. Czy ja się tutaj za bardzo nie rozpanoszyłem, bo wtedy byśmy zaoszczędzili jeden regał, i na którym no trochę tej chemii by jednak weszło. Bo ta chemia, zobaczcie, ona aż tak nie schodzi, nie? Więc ten dział chemiczny wtedy by nam się upchnął tu, a tutaj byśmy nie musieli mieć chemii. Ta chemia tutaj, potem tu łososie, jakoś tak, tam herbaty, no tak... No tak średnio, tak średnio, nie? Kompletnie średnio. Także przemyślę jeszcze, przemyślę poza odcinkiem gdzieś tam
porównam te regały, poukładam to wszystko jak trzeba i w następnym odcinku z miłą chęcią wam pokażę, co wymyśliłem, jakie będą działy, bo ja muszę przemyśleć sobie, jakiego rodzaju działy w ogóle chcę tworzyć, tak? Tematyczne, no tutaj jest takie jedzenie typu makarony i ryże, czy tam pure, no to to jakby idealnie pasuje, ale mąka nie do końca jestem pewien, znaczy z drugiej strony się nie gryzie ta mąka, ale też nie powiem, żeby pasowała. A tutaj mleka, oliwy, sole, no takie jest takie, no tu chipsy, to jest takie wszystko, wiecie, takie tutaj w ogóle żelki, tu papier toaletowy, tu ziemniaki, no tu to już w ogóle jest taki galimatias, nie? O lodówkach to nie wspomnę, bo piwa, no nie. To trzeba będzie troszkę ulepszyć. Tam będzie trzeba troszkę w głowie ulepszyć, poukładać, zobaczymy. W każdym razie może spróbuję, zobaczmy ile w ogóle te regały kosztują do magazynu, bo ja nie sprawdzałem. To są chyba te. Okej. Okay. Za 200. Czyli tyle co zwykły regał. To też nie ma tragedii. Wiecie co? Bo jeśli nawet do takiego magazynu bym wstawił, ile ja bym tu wstawił pewnie tych regałów? No góra 4 to max. No ale załóżmy, że parę produktów bym na te 4 regały wrzucił, takich najpopularniejszych, to już pracownik by mógł to nosić. Zacznijmy może od tego, co mamy. No wiecie, no jeżeli ja kupię, to zrobię to z wami, widzowie. 4 regały kupuję, taka jest decyzja na koniec odcinka. Już to nie będę robił na odcinku, po prostu poza odcinkiem poukładam to na półkach. I zobaczycie, jak to tam rozkminiłem, bo wiecie, że te moje plany na rozbudowę, no to zazwyczaj kiepsko się kończą. O, mamy regały, ja je po prostu tutaj posprzątać muszę, te kartony powynosić. Ja już to zrobię, widzowie, poza odcinkiem i spróbujemy w następnym odcinku zatrudnić magazyniera, który by nam miał troszkę tutaj to ogarnąć. Na pewno nie chciałbym, żeby kurczaki czy tam inne rzeczy były na półkach, to są tak duże kartony i akurat z nimi ja mogę sobie latać, a magazynierowi byśmy kazali coś innego zupełnie uzupełniać. I pewnie domyślam się, że wszystko, co będzie na półkach, to no to ten magazynier będzie uzupełniał, więc żeby go przetestować na następny odcinek, jak widzę, że na przykład mąki jest mało, no to wstawię mąkę na półki i niech koleś biega i zobaczymy, jak będzie pracował. Ja tak sobie myślę, że to będzie sposób na przetestowanie pracownika, a ja się też zastanowię, jak będę chciał, tylko to będzie minus, bo jeśli bym chciał, żeby gdzieś coś wykupili, no to ten pracownik niestety mi to pewnie i tak uzupełni. Więc to będzie minus, więc będziemy musieli go zatrudniać, zwalniać, tak jak na przykład tutaj te... Albo sam będę zdejmował ręcznie, tak jak te jaja level. Też myślę, że tutaj ja to... Od tego w ogóle chyba zacznę swoje czynności, żeby tutaj dział chemiczny... Jakbym tak się uparł, widzowie, zrobił to w inny sposób. No nie, bo byśmy tutaj całe przejście... To by była wtedy idealna opcja, ale to by nam tutaj, znaczy wiecie, no od biedy można zamrażarki przesunąć, ale to by nam popsuło koncepcję. Chyba że regał by stał sobie po prostu, nie, bez sensu, dobra. Widzicie, już za dużo mnie ponosi, dlatego magazyn sobie sam po prostu poza odcinkiem będę rozkminiał. Dobra, no to tym akcentem żegnam się z wami już. Który to był 62 dzień naszej sprzedaży, a tak naprawdę odcinek 11, jeśli dobrze pamiętam. 10? Nieważne. W każdym razie, moi drodzy, będzie mi bardzo miło już tradycyjnie. Gorąca prośba o pozostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów. I dziękuję tobie, drogi widzu, za obejrzenie do końca. Jeśli obejrzałeś do końca, to jesteś super. Uśmiechnij się, no i do następnego. Trzymaj się, cześć.